Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Premier Mateusz Morawiecki przekazał informację, że Polska zwróciła się do sojuszników z NATO o możliwość dołączenia naszego kraju do programu Nuclear Sharing, czyli udostępniania taktycznej broni jądrowej. To przystąpienie Polski do natowskiego programu współdzielenia taktycznej broni jądrowej miałoby być odpowiedzią na rozmieszczenie rosyjskiej broni nuklearnej na Białorusi. I tutaj szef polskiego rządu powiedział, cytuję, w związku z tym, że Rosja ma zamiar rozmieścić taktyczną broń jądrową na Białorusi, my tym bardziej zwracamy się do całego NATO o wzięcie udziału w programie Nuclear Sharing. I powiedział to szef polskiego rządu na konferencji prasowej w Brukseli. Dodał, że deklaruje wolę szybkiego działania w tym zakresie. Dodał także, że Polska, cytuję, nie chce siedzieć z założonymi rękami, gdy Putin eskaluje różnego rodzaju groźby. Koniec cytatu. Tutaj warto zauważyć, że już w 2022 roku o prowadzeniu rozmów na temat możliwości objęcia Polski polityką udostępniania broni jądrowej w ramach NATO mówił prezydent Andrzej Duda. Poświęciłem temu zresztą osobny podcast. Był to odcinek numer 589. Natomiast warto tutaj przypomnieć słowa prezydenta Andrzeja Dudy właśnie z ubiegłego roku, który powiedział, cytuję, problemem przede wszystkim jest to, że nie mamy broni nuklearnej. Nic nie wskazuje na to, żebyśmy w najbliższym czasie jako Polska mieli posiadać ją w naszej gestii. Zawsze jest potencjalna możliwość udziału w programie Nuclear Sharing. Rozmawialiśmy z amerykańskimi przywódcami o tym, czy Stany Zjednoczone rozważają taką możliwość. Temat jest otwarty. Koniec cytatu. Tyle prezydent Andrzej Duda i jego wypowiedź z 2022 roku. Warto zauważyć, że porozumienie o współdzieleniu taktycznej broni jądrowej zakłada udostępnianie głowic jądrowych państwom członkowskim NATO, które jej nie posiadają. Ta koncepcja została zapoczątkowana jeszcze w latach 50. XX wieku i tutaj warto dodać, że w NATO tylko Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja posiadają swój arsenał jądrowy. Natomiast z programu właśnie współdzielenia taktycznej broni jądrowej korzysta obecnie 5 państw. I są to Włochy, Turcja, Niemcy, Belgia i Holandia. Jeśli chodzi o reakcję strony amerykańskiej w tym roku, to trzeba tutaj zacytować amerykańskiego koordynatora do spraw komunikacji Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Johna Kirby'ego, który stwierdził, że nie odpowie na pytanie, czy na ten temat trwają obecnie rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Polską. Dodał przy tym, że Stany Zjednoczone nie widzą obecnie żadnych przesłanek, aby Rosja miała zamiar użyć taktyczną broń jądrową na Ukrainie, czy też w ogóle na kontynencie europejskim. Natomiast zasugerował również, że Stany Zjednoczone nie widzą potrzeby zmian w rozmieszczeniu swojej broni jądrowej. Natomiast także dodał, że Waszyngton nie zmienił żadnych dyspozycji nie dotyczących strategicznego odstraszania. No i tutaj też warto podkreślić, że rząd w Warszawie wcale nie od teraz, ani nie od 2022 roku przygotowywał się do takiej ewentualności, ponieważ no, trzeba tutaj zacytować strategię bezpieczeństwa narodowego podpisaną w 2020 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę, gdzie znalazło się zdanie o aktywnym uczestnictwie w kształtowaniu polityki odstraszania nuklearnego Sojuszu Północnoatlantyckiego. No i w tym momencie trzeba jasno powiedzieć, że Wojsko Polskie, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej nie są przygotowane do przenoszenia takiej broni ani do jej magazynowania. Tutaj oczywiście opieramy się wyłącznie na danych jawnych, na tym, co jest dostępne w przestrzeni publicznej. Nic nie wiadomo, aby w Polsce znajdowały się jakieś specjalne magazyny, specjalne składy przystosowane do przechowywania bomb typu B61, takie, które znajdują się właśnie w bazach tych 5 państw, które
wymieniłem. Trzeba także zauważyć, że w przestrzeni publicznej pojawiają się sondaże, takie jak chociażby ten z 2022 roku, przeprowadzony przez Ibris dla Dziennika Rzeczpospolita, gdzie pytano respondentów o broń jądrową. Wtedy zresztą, kiedy Rosja wielokrotnie straszyła jej użyciem na Ukrainie. Zgodnie z tamtym sondażem zeszłorocznym, aż 54% respondentów zgadzało się, aby Polska uczestniczyła w tym natowskim programie współdzielenia taktycznej broni jądrowej. I też warto tutaj zauważyć, że za taką opcją byli głównie zwolennicy Zjednoczonej Prawicy, ludzie młodzi do 29 życia, a także osoby ze średnim wykształceniem, które czerpią wiedzę z wiadomości TVP, tutaj aż 72% tego odsetka, który opowiadał się właśnie za uczestnictwem w programie Nuclear Sharing, to osoby, które czerpią wiedzę z wiadomości TVP. Oczywiście też warto zauważyć, że temat dyslokacji amerykańskiej broni jądrowej na terytorium Polski znalazł się w debacie w trakcie kampanii prezydenckiej w 2020 roku. Także w tej sprawie zabrała głos ówczesna ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie, pani Georgette Mosbacher. No tylko, że wtedy był to taki, ten wpis zresztą pani ambasador był taką, można powiedzieć, formą nacisku na Niemcy w kontekście oczywiście relacji dyplomatycznych. Na słowa premiera Mateusza Morawieckiego i pomysł rozmieszczenia amerykańskiej broni jądrowej na terytorium Polski bardzo ostro zareagowała Rosja. To nie dziwi, natomiast może dziwić pewien ton, który zastosował były prezydent Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew, który obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. No, od dłuższego czasu prezydent Miedwiediew stosuje bardzo ostrą retorykę w mediach społecznościowych. Niektórzy komentatorzy nawet mówią, że w ten sposób, jakby w pewien sposób zastąpił nieżyjącego już Władimira Żyrynowskiego, czyli mówi pewne rzeczy, których Kreml oficjalnie powiedzieć nie może. I w wywiadzie, w komentarzu właściwie dla rosyjskiej agencji informacyjnej TASS, Dmitrij Miedwiediew powiedział, cytuję: biorąc pod uwagę fakt, że polskie przywództwo składa się dziś wyłącznie z patentowanych degeneratów, wniosek o umieszczenie w Polsce broni jądrowej grozi tylko jednym. Taka broń będzie użyta. Koniec cytatu. No i dodatek personalny, tutaj także w tym komentarzu Dmitrij Miedwiediew bardzo ostro stwierdził, to jest cytat: jest w tym jedna pozytywna strona. Wszyscy Dudowie, Morawieccy, Kaczyńscy i tak dalej znikną. Koniec cytatu. Pomijając te wypowiedzi Dmitrija Miedwiediewa i groźby Federacji Rosyjskiej, no, warto zauważyć, że rozmieszczenie nawet taktycznej broni jądrowej natowskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podnosi ryzyko geopolityczne. Także niewątpliwie przywraca dyskusję nad kwestią nuklearyzacji Europy Środkowej, chociażby przywrócenia Ukrainie statusu państwa atomowego. Zresztą politycy ukraińscy już po 24 lutego 2022 roku wielokrotnie powoływali się na to memorandum budapesztańskie z końca 1994 roku, nazywając je błędem, mówiąc, że gdyby Ukraina posiadała broń jądrową, to nie doszłoby na przykład do aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską. W mojej opinii dzisiaj tym, co gwarantuje Polsce pokój, tym, co może zagwarantować naszemu krajowi bezpieczeństwo, to przede wszystkim mądra dyplomacja. Dyplomacja nastawiona na deeskalację napięcia, a nie na wzrost ryzyka geopolitycznego, na wzrost napięcia w relacjach międzynarodowych. W interesie państwa polskiego jest jak najszybsza normalizacja relacji z Federacją Rosyjską i z Republiką Białoruś oraz oczywiście jak najszybsze zakończenie wojny na Ukrainie, która jest pewnym rozsadnikiem dzisiaj systemu bezpieczeństwa europejskiego, jest bardzo niebezpiecznie eskalującym konfliktem i w interesie naszego kraju jest to, aby tę wojnę jak najszybciej zakończyć, znormalizować relacje z Mińskiem i Moskwą, no i doprowadzić do
maksymalnego odprężenia w relacjach międzynarodowych, nie tylko w naszej części Europy. Dziękuję Państwu za uwagę.